Witamy Państwa. Mamy dzisiaj film, który będzie mówił o paru kwestiach. Dzisiaj zajrzymy trochę może bliżej do tego, czym był płyn w drzewach Edenu, w tych kolumnach nieba. I dlatego tutaj na tej grafice, czy to grafika, to są zdjęcia, mamy właśnie te sześciokątki takie w różnych miejscach i mamy tutaj też fragment drzewa Edenu. Skamieniałe, oczywiście to jest wszystko skamieniałe, ale jak już mówiliśmy na poprzednim filmie, to był, w nich płynął, zamiast tych właśnie sześciokątów skamieniałych, płynął płyn właśnie. Tak zwany, tak jak tytuł mówi, napój bogów. Tak to się dzisiaj nazywa, albo eliksir życia i tak dalej. Dlaczego tak się to nazywało? Ponieważ to dotrwało, jak widać, do naszych czasów. Ta zawartość i ona miała właśnie tą nazwę. To był napój bogów. Nie? No i jak już mówiliśmy o tych bogach, czyli hybrydach, które biły się zajadle właśnie o ten płyn po to, żeby mieć coraz więcej sił, być coraz większe. Przy okazji akurat niszczyli te drzewa Edenu, niszczyli właśnie ten łącznik światłowodowy między Pałacem Najwyższego a Ziemią. Oni kradli praktycznie tą energię Ojca, zawartą w tym płynie. I wiadomo, niszczyli z prostego powodu. Jak ktoś zrobi źle tak zwany odwiert, żeby właśnie pozyskać płyn, ponieważ te środek tego to było po prostu, to właśnie taki, to było zapełnione właśnie tym płynem. Tylko to było odpowiednio zagęszczone, nie? I to było na tyle skondensowane, że po prostu picie powodowało w dużych ilościach, bo to hybryda miała inną konstrukcję niż człowiek, powodowało, że hybrydy były właśnie takie wielkie, nawet dochodziły do 1,5 kilometra. Nie? To już mamy z innych podań. A więc teraz tak, no to musimy się teraz zastanowić, co z tym dalej zrobić, czyli tak, no to musimy przejść do ludzi. No, myśmy się żywili też tym płynem, nie? Tylko cały pist polega na tym, że cała roślinność, która była wtedy, na przykład liście, poza tym można było z takiego drzewa wziąć sok i tego nie trzeba było aż tak wielkich ilości, jak robiły to hybrydy, ponieważ byliśmy takiego wzrostu, jak my obecnie. I to powodowało, że nie musieliśmy tego płynu mieć tak dużo. Wystarczyło niewielkiej ilości. Niewielkie... Parę kropel dosłownie. Właśnie po to i nie było takiej potrzeby w ogóle wręcz napijania się tego po prostu wręcz. To nie taka jak powiedzmy woda, bo to była zupełnie inna woda niż dzisiejsza woda. Ona miała w sobie coś takiego, że człowiek żył wiecznie. To było takie coś, o. Taka to była, to był eliksir życia. No tak przynajmniej do dzisiaj to trwało. Jak widać z tego tutaj przykładu, z tych nazw eliksir życia, napój bogów, widać, to wszystko miało swoje źródło w złotej erze. I oczywiście nie ma się co dziwić, ze system obecny stara się o tej złotej erze nic nie mówić, i ponieważ z prostego powodu. Po co pokazać, że kiedyś Bóg rozwiązał problem i dzisiaj też rozwiąże. I dlatego takich szczegółów celowo się nie podaje do publicznych wiadomości, żeby właśnie nikt nie myślał, że kiedyś przyjdzie, jak to się mówi, kryska na matyska. W ten sposób. Ale my idziemy dalej. No dobra, ludzie żyją wiecznie. No to mamy, no oni się tutaj żywią energią, tą właśnie tym eliksirem życia, bo dla nich też to było przewidziane.
raczej to dla hybryd nie było w ogóle przewidziane, poza zacznijmy od tego, tylko dla ludzi, ale ponieważ hybrydy się pojawiły, a przeciwnik Boga po prostu montował swoje hybrydy, robił te hybrydy i po prostu one się musiały tak nażerać, żeby mieć władzę. No i teraz tak, no to powstaje zawsze, powstało u Państwa, ponieważ piszecie komentarze, zadajecie różne pytania. Kiedyś w poprzednich filmach mówiliśmy o tych podziemnych ukryciach. Szukano jakichś tam śladów życia, znaczy, i nie znaleziono żadnego jakiegoś dowodów, że tam mieszkali ludzie. W tych podziemnych korytarzach tego, że nie było w ogóle, ci, którzy to penetrowali w Chinach czy na całym świecie, nie widzieli żadnych jakby znamion tego, że tam mieszkali ludzie, nie było żadnych jakichś tam zapasów żywności. No i teraz pytanie, z czego się utrzymywali ludzie w tych podziemiach? No oni musieli dopiero wyjść po zakończeniu epoki lodowcowej. A więc musiał być to jakiś dość długi okres czasu. No i teraz musimy zadać sobie pytanie, to czym oni się tam żywili? Aha, no i dobra. Jeszcze tutaj jest jedna kwestia. Gdzie to z reguły były miejsca, w których ludzie mieli podziemne ukrycia? Co to były za miejsca? To nie jest tak, że no, ktoś sobie wyobraża, że no wtedy były skały, może mieli jakieś narzędzia, jakąś technologię, że sobie tutaj robili podziemne ukrycia, że jakaś skała była i tak dalej. Wcale nie musiała być żadna skała, bo jej jeszcze nie było w tych miejscach, właśnie takich właśnie miejscach, ponieważ wszystkie te ukrycia według tutaj naszych badań, one znajdowały się w korzeniach drzew Edenu. I ta tkanka to nie była dzisiaj taka skała, tylko to było bardzo miękkie. I najprawdopodobniej sam Bóg tą miękką tkankę tak rozchylił, że ludzie mieszkali właśnie, on im przygotował ukrycie, dokładnie tak. Dla swojego genotypu przygotował ukrycie. I on rozsunął tkankę miękką, jakby to nazwać, te łyka, i w ten sposób powstały korytarze. I w tych korytarzach można było się żywić. Można było się, że te korytarze wchodziły odpowiednio głęboko po to, żeby jak spadnie minus 176 plus minus tam, to żeby oni mieli też, żeby im to nie zamarzło i żeby nie umarli. Miały zamarznąć tylko hybrydy. Hybrydy, a więc na hybrydy przeszła kryska na martyska, jak to się mówi. One miały być zlikwidowane, a ludzie mieli przeżyć, a więc trzeba było im zrobić takie warunki, żeby oni przeżyli. I dlatego ojciec niebiański, on właśnie, ten, który mieszka w tym diamentowym pałacu, właśnie on rozchylił te łyka i porobił dla ukrycia dla tych swojego, dla ludzi, po to, żeby oni się tam znajdowali. Ale ponieważ znajdowali się w środku, a więc mieli dostęp do tych drzew, a więc mieli dostęp do eliksiru życia i w ten sposób mogli przetrwać ogromne ilości czasu. No bo można powiedzieć, że tak, sama góra tych drzew Edenu została ścięta przez mróz. Natomiast to, co zostało w tych potężnych korzeniach, one były gigantycznych rozmiarów, tam mróz nie dotarł, więc ta resztówka tego płynu tam jeszcze ciągle była. Tak, bo to celowo po prostu, to było na takiej głębokości robione, żeby po prostu jak zetnie mróz to, co jest tam powyżej, no dojdzie tam powiedzmy do tych paru metrów niżej, ale poniżej to już po prostu to nie było tematu. A więc można było dalej korzystać z tego eliksiru życia. Czyli tak zwana woda życia. I jak to, zresztą to jest takie określenie, które jest ogólnie znane. Wiemy, że alchemicy no, wręcz kombinowali przez całe wieki, żeby właśnie jakby odtworzyć ten eliksir życia, żeby coś takiego właśnie zrobić chemicznie. No i powiedzieć, że jak wypijesz, no to będziesz nie umierał.
coś takiego. Czyli ta cała idea drzew Edenu, czyli tego eliksiru życia, tego płynu, który się znajdował w tych drzewach, w tych kolumnach nieba, to przetrwała do naszych czasów. To nie jest taka, powiedzmy, jakiś wymysł czysto teoretyczny, tylko ma to swoje uzasadnienie w przekazach wszelkich ludów. A skąd my wiemy, proszę Państwa, że Hiperborejczycy ukryli się właśnie w korzeniach kolumn nieba czy drzew Edenu? Ponieważ bardzo przeszukiwaliśmy internet i filmy dotyczące Sudetów i tamtego Pogórza Kaczawskiego, gdzieśmy ostatnio byli. Przejrzeliśmy mnóstwo materiałów, przeczytaliśmy kilka ciekawych artykułów, skąd dowiedzieliśmy się, że właśnie na Dolnym Śląsku, tam w tamtych rejonach jest bardzo dużo sztolni. Wiadomo, że sztolnie były też po to, żeby, ponieważ tam były duże złoża złota, ale do tego jeszcze zaraz dojdziemy. Natomiast na przykład tutaj mamy Wielisławkę. I kiedy się interesowaliśmy Wielisławką, dowiedzieliśmy się, że tam również były szyby wentylacyjne. To już o tym kiedyś mówiliśmy, prawda? Że... które robiły wrażenie, że to są jakieś sztolnie, bo ktoś tam coś szukał. Otóż okazuje się, że sztolnie takie typowo kopalne to są zupełnie inne. Natomiast tu były tak bardzo wysokie szyby wentylacyjne, które pokazywały na fakt, że były to otwory wentylacyjne dla Hiperborejczyków, którzy siedzieli niżej. I oni sobie po prostu sprawdzali, czy mogą wyjść, czy nie mogą wyjść. O, jeszcze. W tym momencie, kiedy panowała właśnie ta epoka lodowcowa. Oczywiście wszędzie tam, w tamtych rejonach, gdzie są te pozostałości po drzewach Edenu, jest mnóstwo informacji, że został tam prawie we wszystkich miejscach gdzieś ukryte depozyty, czy to z Wrocławia, czy z innych miejsc. Natomiast my dojdziemy jeszcze do tego, czego tam wszyscy szukali. I Niemcy, i Amerykanie, i Rosjanie, i kto tylko mógł, to tam przyjeżdżał i czegoś szukał i po kryjomu kopał, dłubał i poszukiwał czegoś bardzo usilnie. To samo było w organach myśliborskich, ale do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast tutaj chciałam to zaakcentować. Natomiast jeśli chodzi o te szyby, na przykład w Wielisławce, w tej chwili tego szybu wentylacyjnego nie ma, ponieważ się zawalił. To też dosłownie z jakiegoś filmu dowiedziałam się przez przypadek, ponieważ człowiek, który tam już miał znaczny wiek, mówił, że w dzieciństwie był taki szyb, no ale niestety teraz się zawalił. To teraz tak. To teraz w tym tutaj filmie chcemy powiedzieć tak, no dobra. To musimy zadać sobie pytanie. Skąd się wzięła słona, woda i słodka? Tak, bo to jest bardzo ważne. Tutaj powoli dochodzimy. No, daj na to morze. Niech ona tam sobie po prostu będzie to. Kiedyś mówiłeś już naszym widzom, że poprzez drzewa Edenu powstały niecki oceaniczne. Tak jest. One zostały ścięte mrozem. Wszystko się zwaliło po prostu na dół. Przeleciało te 3000 kilometrów. Wszystko w ogóle na dole uległo zniszczeniu. Ta cała cywilizacja została zamrożona. No ale przecież oceany zajmują 70%, tak? Powierzchni. No, a więc 70%, a więc pytanie, no właśnie, jaka to była woda? No, no każdy by pomyślał, że jeżeli by, no teraz pomyślmy tutaj tak na logikę, jeżeli byłoby ten, no nie wiemy ile było tych kolumn nieba, no to tak ogromna ilość wody musiałaby po prostu być, no powiedzmy, że jest z tych drzew Edenu. On później, kiedy słońce rozmrażało stopniowo, epokę lodowcową, no to woda spłynęła do niecek oceanicznych. Ale powstaje pytanie, jaka to była woda, słona czy słodka?
No przecież mamy jedną i drugą. A więc tu mamy pomoc w postaci niebocentryzmu. Już to niebocentryzm ma tutaj pewną praktyczną stronę, co po co i dlaczego. Ponieważ sięgamy w kwestie historyczne, co było kiedyś i staramy się, powiedzmy, ten chałubicowy pocisk, odłamki jego pozbierać, no i dlatego musimy odpowiedzieć na to pytanie, skąd się wzięła tak. Słoną ma, czyli już mamy jakby odpowiedź, że słona woda jest z drzew Edenu, nie? No, to jest raz. No dobra, słodka. Teraz mamy słodką wodę, czyli roztapia słoną. No i powstaje cyrkulacja wody w atmosferze, czyli tej słodkiej. O, słońce nie roztapia, czyli to zmontowane słońce nie roztapia czap lodowych i czapy lodowe są słodkie. O, to jest ciekawostka. Czapy lodowe, na przykład te wszystkie góry lodowe, lodowce, te, które tam na przykład na Grenlandii czy innych miejscach, one wszystkie mają słodką wodę. No to teraz pytanie, no co? No skąd ona się tam wzięła, powiedzmy, słodka? No bo co? Jeżeli odparujesz wodę morską, to ci powstaje słodka. I poprzez cyrkulację właśnie wody w atmosferze, deszcze i tak dalej, rzeki niosą wodę do morza, słodką wodę i mamy słoną wodę. Tak jak są na przykład na Półwyspie Arabskim specjalne odsalarnie wody i masz słodką wodę. No dobra, możemy tak to sobie wytłumaczyć, że tak tego, ale więc mamy, czyli drzewa Edenu, czyli musiał być ten płyn, eliksir życia, musiał być słony. My w sobie też mamy trochę z tego płynu, eliksiru życia, tak na, powiedzmy, w cudzysłowie możemy to powiedzieć, ponieważ pocimy się na słono, tak? Płaczemy na słono. I płaczemy na słono. To jest tak. No dobra, ale jeszcze mam inny czynnik tutaj i niebocentryzm tutaj jest akurat, ma stronę praktyczną, zresztą od początku do końca. I mamy taki fakt, że w Arktyce zainteresowali się ogromnymi ilościami rosyjscy naukowcy, no, ponieważ Arktyka to jest jakby, powiedzmy, podwórko Rosji i oni tam po prostu robią różne badania, wykopaliska, no i cuda na kiju. No i oni, co oni zrobili? Oni stwierdzili, że tam są ogromne ilości słodkiej wody. One gdzieś skądś napłynęły, bo stwierdzili, że jak to policzyli, te ogromne ilości tej wody słodkiej, która właśnie była w Arktyce, oni stwierdzili, że to nie pochodzi z żadnych rzek syberyjskich, bo te rzeki za mało wody niosą. A więc skąd ta słodka woda, która się tam wymieszała, te ogromne ilości słodkiej wody, to pochodzą z Asgardu, z zewnątrz Ziemi, bo ponieważ są otwory na biegunach i one po prostu, ta woda się w najlepsze wymieszała. I mamy właśnie w ten sposób, niewyparowane zostało do końca, powiedzmy, oceany nie zostały wyparowane, bo się nie dało, no to część wody tej słodkiej wpłynęła przez otwory na biegunach. Dlatego mamy słodką wodę. Prawdopodobnie też ta woda słodka miała pomóc w rozmrożeniu ziemi. Tak, ona mogła, tego akurat nie wiemy dokładnie, ale mogła w jakiś sposób pomóc w rozmrożeniu, powiedzmy. Ale jak widzimy, że słońce było na tyle słabe, że po prostu czapy lodowe zostały na biegunach, to jako świadectwo dawnej epoki lodowcowej. O, w ten sposób. No i co tu jeszcze możemy powiedzieć odnośnie słodkiej wody? Czyli mamy słodką wodę i słoną wodę. No powiedzmy o dobroczynnych właściwościach słonej wody. Aha. Też trzeba tutaj powiedzieć, że słona woda z drzew Edenu, czyli mamy tutaj rozpuszczoną w oceanach. O, może tak? Przemieszaną. Przemieszaną, rozpuszczoną, tak. No właśnie, bo skąd się wzięła właśnie słona? No, skąd ta sól tam jest, nie? To właśnie to z drzew Edenu. Wszyscy się tak, pamiętam swojego czasu, to się właśnie dziwili, dlaczego woda jest słona. Ano, bo tam tłumaczono, że to są jakieś związki, że to się wypłukuje, no i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę to są właśnie z tych drzew Edenu, które one zostały zniszczone w czasie
końcówki złotej ery, w ten sposób, jak one zostały zniszczone, zamrożone i upadły na ziemię. I w ten sposób później, jak po przyjściu, po zamontowaniu słońca przez diabła, tego promiennika, gdzieś w granicach od powierzchni Ziemi, gdzieś tak w granicach 1500 km, tak plus minus, no to właśnie w ten sposób słońce to roztopiło, ponieważ no krążyło tutaj dookoła pałacu ten promiennik, ten owoc, jeden z owoców drzewa Edenu, on krążył, no to tak, owszem, tutaj zrobił smażalnię ryb między zwrotnikami, piekło praktycznie, a tam już został mróz, jak już jest lato, się podniesie wyżej, no to już więcej siły nie ma i nie może wytopić, nie? No i tak zostało do dzisiaj jako świadectwo. Natomiast oceany, ta słona woda, to właśnie to jest rozpuszczone. Eliksir życia. Ale my to jeszcze się tutaj jeszcze trochę powiemy, ale chyba w następnym filmie. Skąd to wszystko jest tak jakby wiadome i dlaczego to był eliksir życia, jakie to są skutki nawet praktyczne? No bo słuchajcie, w końcu jest taka sytuacja, gdzie tak, no to mieliśmy tak. Dobra. Złota era, minus 176, ludzie żyją, wchodzą do środka, ale w końcu następny etap. Oni wyszli, ale już nie było eliksiru, bo on skamieniał już. Nie, to bardzo ważny czynnik. On już skamieniał, a więc co oni zrobili dalej? Oni musieli, tak jak my, umierać. No i tutaj chyba dalej nie będę się posuwał. Tutaj Viola ma temat dalej po prostu. Masz jeszcze inne szczegóły? To znaczy się, Państwo wiecie i można ewentualnie sobie popatrzeć w internecie, że praktycznie w każdej mitologii, nawet słowiańskiej, Rosjanie na ten eliksir mówią żywa woda. Natomiast w każdej mitologii, w każdej kulturze występuje właśnie to wyrażenie nektar. Spójrzcie nawet w ogóle w wielu językach nektar, to jest to samo słowo w wielu językach. Ale już to pomijmy. Natomiast praktycznie w każdej mitologii mówi się o tym nektarze, o tym eliksirze życia, o tym eliksirze nieśmiertelności. I choćby na przykład Hindusi wierzyli w to, że ubita woda morska. Uwaga, no to jest jakaś taka bzdura, choć w każdej bzdurze jest pewnie trochę prawdy. Ubita woda morska z oceanu, tak jak masło się ubija z mleka, daje eliksir życia. Również Hindusi wierzyli, że rzeka Ganges i wierzą do tej pory, że daje nieśmiertelność i jest to święta rzeka, ponieważ jak wiecie, rzeka Ganges wypływa z lodowców himalajskich, na których zapewnie jest zamrożona słona woda. Natomiast Chińczycy uważają i uważali, że to złoto daje nieśmiertelność. I teraz musimy powiedzieć, ale to ty powiesz o tym jednym kilometrze metra sześciennego wody morskiej. No właśnie. I teraz powoli dochodzimy do takiego jakby sedna. Dlaczego tutaj właśnie, na czym opierał się, powiedzmy tak, na czym się opierał jakby cud tego nektaru życia? Na czym? Na tym, co my znamy dzisiaj, na złocie. Akurat kilometr metra sześciennego wody morskiej zawiera około 5 kg złota. 4, coś tam. Dokładnie nie pamiętam, ponieważ te dane były dość dawno temu. Ja to po prostu natknąłem się na to. Ale właśnie nam to będzie bardzo potrzebne w następnym filmie. Na razie po prostu mamy już złoto. Mamy już złoto, a więc już mamy tego, a więc to była podstawa tego nektaru życia. Tylko, no właśnie, to jest, mamy już rozpuszczony ten nektar. O, w ten sposób. Rozpuszczony, zamrożony, roztopiony. O, znaczy roztopiony, w sensie rozpuszczony, nie? Na całym kontynencie i tak dalej. Ale on ma specyficzne właściwości. To nie tylko kwestia samego złota. Są tam różne inne składniki, wręcz życiodajne.